Dobry wieczór Państwu. Ja tu mam jeszcze znaczek, że mnie nikt nie widzi. To mogę kota pokarmić przez chwilę. O, Ania, jak zwykle jako pierwsza. Jak ona to robi? Jak ona to, proszę Państwa, robi? Od roku. Od roku możecie sprawdzić. Ania zawsze jest pierwsza wśród komentarzy. Genialne po prostu. Jak kiedyś będzie konkurs na pierwszego komentatora, to nie ma co robić konkursu. Ania, wygrałaś. Dobry wieczór, kochani. Miło Was widzieć. Dobry wieczór, szczęść Boże ze wszystkimi, którzy się witają. Jagoda, Maciek, siostra Izabela, Marzena, Aleksandra, Iza, Tomasz, Wioletta, Agnieszka, Michał, Ania. Nie nadążę już teraz czytać, ale to właśnie jest piękne, że nie nadążam z czytaniem. Kochani, pierwsza rzecz to są kwestie porządkowe. Masz minutę. Pierwsza rzecz to są kwestie porządkowe, czyli ogłoszenia parafialne. Słuchajcie, pierwsza rzecz. Lajki, czyli łapki w górę. Znaczy lajki tutaj, a łapki w górę na YouTubie, jeżeli tam nas ktoś ogląda. To jest potrzebne, słuchajcie, z prostej przyczyny. Nie żeby karmić moją próżność, tylko po to, żeby film wyświetlał się też innym, tak, żeby mogło do nas więcej osób trafić, więc to jest w Waszych rękach. Przypominam też o tym, kto ogląda nas jeszcze na profilu Przewodnika Katolickiego, że istnieje profil na Facebooku Reportaż z Wycinków Świata, czyli już profil własny programu. Jest to bardzo ważne, dlatego że na profilu Przewodnika Katolickiego widzimy się dzisiaj po raz ostatni. Następnym razem spotkamy się już po Wielkanocy, dopiero w czwartek 8 kwietnia, no bo w Wielki Czwartek nie będę Wam się po domach pałętała, poza tym nie wypada, a w poniedziałek Wielkanocny myślę, że poświętujemy i ja i Wy, no chyba, że gdzieś trafi się jakiś gość petarda, wtedy zrobię wydarzenie, ale spotkamy się w czwartek po Wielkanocy 8 kwietnia i wtedy już wyłącznie na profilu Reportaż z Wycinków Świata na Facebooku i na YouTubie. Więc zaznaczcie sobie, kliknijcie, bo po prostu możecie nas dalej nie znaleźć. Rozkład jazdy na dziś jest następujący. Będzie o karze albo karze w cudzysłowie dla biskupów, o zaszczepieniu krwią Chrystusa, czyli o tym, czy Bóg może występować przeciwko swojemu stworzeniu. O błogosławieniu związków tej samej płci i jednak krótko ciąg dalszy, bo okazuje się, że sprawa nie do końca jest zakończona. Krótko o muzyce Indian, będzie bajka o kpinomirze, tak przed świętami na spokojnie. I może zdążymy o świecie bez zmartwychwstania. Ania pisze, że zatęskniła za zeszłoroczną dobranocką o pustym grobie. Nie chciałabym tej dobranocki powtarzać. No bo część z Was już ją słyszała, poza tym cały czas można ten film odsłuchać na profilu Przewodnika Katolickiego, ale jeżeli podsuniecie jakieś fajne pomysły na inne dobranocki, no to ja z przyjemnością się z Wami spotkam. Nie, po prostu nie chcę Wam się wcinać w święta, tak? Ale jeżeli uznacie, że jest coś fajnego, że chcecie rozwinąć lepiej jakiś jeden dłuższy temat teologiczny, może być jak najbardziej, to ja jestem do Waszej dyspozycji. Ania pisze jakiś fajny live o wiarygodności męki pańskiej w kontekście archeologicznych wykopalisk. Aniu, ja Cię zobowiązuję, pogadamy po live'ie. Wymyślimy, jak ściągnąć księdza profesora, może wreszcie nam się uda. Wam nie obiecuję, ja już się poddaję z obiecywaniem. To jest Przewodnik 24, reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska, Przewodnik Katolicki. Zapraszam. Pierwsza rzecz, przypominam, bo to dla Was jest do Waszej pomocy, że jest do pobrania taki przewodnik, poradnik, malutka książeczka darmowa, Wielkanoc w domu. Jeżeli wiecie, że nie będziecie mogli wyjść do kościoła i uczestniczyć w liturgii, pobierzcie to sobie, zobaczcie, może akurat coś Wam w tej książeczce podpasuje. Przygotowałam ją rok temu na tą Wielkanoc, no ale nadal okazuje się, jest aktualna. Tam nie ma gotowego scenariusza, że musisz zrobić to i to. Tam nie ma oficjalnych wielkich modlitw. Tam jest po prostu garść pomysłów, jak można świętowanie, jak można obchodzenie czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty wprowadzić do swojego domu, żeby było rodzinnie, zwyczajnie, bez zadęcia i tak swojsko. To nic nie kosztuje, więc bardzo proszę zerknijcie. Może akurat Wam się przyda. Temat dnia to oczywiście kary z Watykanu.
Działając na podstawie kodeksu prawa kanonicznego, mamy dokument i motu proprio papieża Franciszka. Stolica Apostolska w następstwie formalnych zgłoszeń przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań. Tutaj padają nazwiska w dwóch pismach różne, biskupa Janiaka i arcybiskupa Głodzia, w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec małoletnich oraz innych kwestii związanych z zarządzaniem diecezją. W wyniku zakończonego dochodzenia Stolica Apostolska podjęła w stosunku do niego, jednego i drugiego, następujące decyzje. No i decyzję oczywiście już znacie, jest to nakaz zamieszkania poza diecezją, jest to zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach i spotkaniach ze świeckimi na terenie diecezji oraz nakaz wpłaty z osobistych funduszy odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji Świętego Józefa z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć. Taka sama jest treść orzeczeń w sprawie arcybiskupa Głodzia i biskupa Janiaka. Czy czujemy satysfakcję? Myślę, że najbardziej prawo na pytanie o satysfakcję mają odpowiadać skrzywdzeni i to oni powinni mówić. Czy mają poczucie sprawiedliwości, która się w ramach Kościoła dokonała? Oczywiście odróżniamy to od prawa karnego, ale czy w Kościele uważają, że sprawiedliwości stało się zadość? Ja w tej sprawie mam kilka wątpliwości. Po pierwsze, no jest oczywiste, że mówimy tutaj o karach, o przestępstwie kościelnym, bo chodzi o tuszowanie i niewypełnianie motu proprio Franciszka, więc sankcje również są w wymiarze prawa kościelnego. No to jest oczywiste. W prawie kościelnym no nie ma instytucji wsadzenia kogoś do więzienia. Po drugie, mamy do czynienia, kochani, z emerytami i to nam trochę utrudnia całą sprawę, bo oni nie mają już realnej władzy, którą ewentualnie można im odebrać i mają małe możliwości zaszkodzenia jeszcze komukolwiek, tak, w sprawie tuszowania. No już nic nie mogą. Pytanie tylko, czy kara powinna tylko zapobiegać dalszym szkodom, no tego już nie mogą zrobić, no bo ta funkcja zapobiegania szkodom formalnie została tu spełniona, czy ma też funkcję ochrony przed zgorszeniem? No tutaj tak sobie, nie, bo w diecezji nie może funkcjonować, ale poza diecezją już może, ale kara powinna mieć jeszcze funkcję, jakby to ładnie nazwać, mam wrażenie, że taką, żeby ktoś pożałował, że coś zrobił. I tu już mam duże wątpliwości, czy taka kara tę funkcję spełnia. To, co mnie tutaj boli i na co zwraca wiele osób uwagę, to jest to, że nie ma stwierdzenia winy w tym orzeczeniu. Zwróćcie uwagę, nie ma też słowa kara. Jest, że przeprowadziliśmy dochodzenie i postanowiliśmy odsunąć. Być może jest to język po prostu watykańskiej dyplomacji, ale w dzisiejszych czasach to jest chyba za mało. Chcielibyśmy wiedzieć, czy jest winny, czy jest niewinny, czy powinien ponieść karę, czy odstępujemy od wymierzenia kary, ale uznajemy go za winnego, czy uznajemy, że to niska społeczna, niska szkodliwość społeczna czynu, jakkolwiek, my nic nie wiemy, wiemy, że zakończyło się postępowanie i co? To, co usłyszeliśmy, ma na pewno ta nałożona kara, na pewno jest jakąś, to też zwracacie uwagę w różnych komentarzach, na pewno jest jakimś upokorzeniem tego człowieka, takim nie chodzi o upokorzenie go w jego godności, tylko w jego funkcjach, tak? W tym konkretnym, zamkniętym, hermetycznym, kościelnym świadku hierarchów, no to rzeczywiście jest, powiedzielibyśmy, poważny ban, tak? Ale ta kara jest niezrozumiała dla zewnętrznego świata. Ona jest nawet niezrozumiała dla wiernych. Tak? My sobie nie bardzo możemy wyobrazić, w czym niby ta trudność dla niego mogłaby polegać. Zakaz celebracji, który jest nałożony w przedziwnej formie, nie wiadomo czemu ma tak naprawdę służyć. No bo co z tego, że jeden biskup nie może odprawiać
w Kaliszu, drugi nie może odprawiać w Gdańsku, skoro nadal mogą być honorowymi gośćmi w Toruniu, w Krakowie, w Białymstoku albo na Jasnej Górze, po prostu. Co więcej, nikt, ale to słuchajcie, nikt tak naprawdę, łącznie z episkopatem, niespecjalnie ma taką formalną podstawę i tytuł, żeby im tego uczestnictwa uroczystego w oficjalnych celebracjach, na przykład na Jasnej Górze, odmówić, tak? Powiedzieć, hej kolego, może tak nie pchaj się na pierwszy plan. No, nie ma do tego podstaw. On powie, no ale ja jestem w prawie. Już też ktoś zwracał uwagę, że nawet w stosunku do arcybiskupa Peca wyciągnięto bardziej zdecydowane konsekwencje. Zakaz mieszkania, Magdalena pyta o link do tej dobranocki o zmartwychwstaniu. Kiedy wejdzie pani na profil przewodnika katolickiego i kliknie w filmy, tam trzeba się dokręcić do daty Wielkanocy, poniedziałku wielkanocnego z ubiegłego roku. Tam będzie ten film, może potem uda mi się to zalinkować. Dawid pyta, czy nie powinna być kara suspensy. Nie wiem. Nikt z nas nie wie, bo nie wiemy, do czego doszła Stolica Apostolska, no widać uznała, że na taką karę nie zasługują po tym, co popełnili. Wywiad księdza Gęsiaka oglądałam tutaj też, ktoś w komentarzu MHL podrzuca z YouTube'a nam, dobra. Zakaz mieszkania na terenie diecezji, słuchajcie, mam wrażenie, że jest nieco kuriozalny, tak? To znaczy on daje de facto jedną ważną rzecz. On sprawia, że nowi ordynariusze w Kaliszu i w Gdańsku nie będą mieli na karku poprzedniego ordynariusza. No i dla tego nowego biskupa to jest ważne i cenne. Tylko czy serio kara ma tylko chronić nowego następcę, ma oczyścić mu pole? Co z tego, że arcybiskup Głódź miał ponoć, tak donoszą media, przygotowany apartament w Gdańsku, no skoro ma swój pałac w Bobrówce, to jest na Podlasiu, to jest diecezja białostocka, tam jest u siebie, ma ciepło, wygodnie, a jak będzie chciał jechać do dużego miasta, odetchnąć sobie atmosferą dużego miasta, no to za przeproszeniem do Warszawy ma połowę bliżej niż do Gdańska, tak? Jak mu on do Gdańska w ogóle nie musi jeździć. Problemem jest też odpowiednia kwota. To jest bardzo mało precyzyjne sformułowanie, czy to jest 100 zł, czy to jest 1000 zł, czy to jest 10 tysięcy zł, kto to oceni? Okazuje się, że nikt. To mówił dzisiaj ksiądz Gęsiak w rozmowie, no tyle, ile ksiądz arcybiskup uzna za stosowne, tak? Czyli ktoś, kto został uznany w pewien jednak sposób za winnego, ma w swoim sumieniu rozstrzygnąć, ile to będzie właściwa kwota. Ja rozumiem, że trudno, żeby w orzeczeniach watykańskich padała konkretna kwota, tak? Bo nie spodziewałabym się tego nigdy, ale może powinna być wyliczona jakaś średnia dla wyobraźni. Może to powinno być, nie wiem, półroczne wynagrodzenie z czasów ostatniego roku pracy. Może to powinna być, nie wiem, dziesięciokrotność najniższej krajowej w danym kraju. Starałabym się jednak to jakoś dokładniej sprecyzować. Potem efekty są takie, jakie są. Mamy to, co mamy. To znaczy, że Polska po prostu sobie z nas kpi, w sensie kościoła. Aż Dziennik pisze, że zatuszowanie pedofilii przeniesione do innej rezydencji. Inni, że to kara niemalże o krok od stryczka. Wiadomo, słuchajcie, że absolutnie nie chodzi tutaj, Ewelina podrzuca link do filmu wielkanocnego, absolutnie nie chodzi tutaj, słuchajcie, o żaden lincz, o żadną publiczną chłostę na człowieku, absolutnie nie. Zgadzam się, że być może niektórym biskupom zajrzał strach w oczy, że to się dzieje naprawdę, że jakieś konsekwencje naprawdę są wyciągane, ale z drugiej strony, no jakie konsekwencje, tak? Jeżeli tylko byli przezorni, jeżeli ogarnęli sobie jakieś lokum poza diecezją, no to najwyżej szybciej sobie odpoczną i szybciej media przestaną im patrzeć na ręce. Ot, cała kara. Mam wrażenie, ja nie jestem biskupem, słuchajcie, może nie rozumiem, dobrze, że nie jestem biskupem, że taka kara nie jest wychowawcza, to jest po pierwsze. Po drugie, że taka kara wcale nie czyni zadość krzywdą.
i to jest ważne. Po trzecie, ona nie jest czytelna dla tych, którzy krzywdy doznali, albo dla tych, którzy byli jej świadkami. Jakby ona nie odpowiada na nasze poczucie i pragnienie sprawiedliwości. I to jest jej problem. I powiem wam, że Maciek, świetny komentarz. Wrzuciłam wam na ekran. Zastanawiałam się, słuchajcie, jakie te kary powinny być? No bo możemy się tutaj mądrzyć. Tak po ludzku, jakie powinny być? Wydalenie z kapłaństwa? No teoretycznie by mogło, ale no, ale Watykan takie narzędzia ma. Jeżeli ich nie zastosował, no to znaczy, że uznał, że ta wina nie wymaga aż takiej kary. No w kompetencje sądów nie wchodzimy. Zastanawiałam się, poczekajcie, kota muszę wypuścić tradycyjnie, chodź mi Miśka. Program bez kota, proszę Państwa, programem streconym. Jutro Fufu ma operację, więc wiecie. W przypadku biskupów, którzy są czynni i nie trzeba ich usuwać z kapłaństwa, no bo na przykład sami nie dopuścili się molestowania, tak? Tylko ich zaniedbanie polegało na jakimś tuszowaniu, na nadużywaniu władzy jakiejś, no to mam wrażenie, że taką karą, i o ile znam to środowisko dosyć dotkliwą, byłoby po prostu pozbawienie wszystkich funkcji i powrót do szeregu, czyli jako wikariusz do pracy w diecezji i to w tej diecezji, w której był biskupem. Jestem przekonana, że każdy by się dwa razy zastanowił nad tym, co robi. I mam wrażenie, że naprawdę to byłoby poważny dzwonek alarmowy. Wielu zupełnie inaczej traktowałoby swoich księży w diecezji. I zapewniam was, że nawet jeżeli komuś tutaj wydaje się, że ta kara jest mała, to w uszach wielu księży, zwłaszcza tych na wyższych stanowiskach, to ona brzmi co najmniej tak, jak ja bym tutaj namawiała do wyrywania motylkom nóżek, tak? To jest po prostu okrucieństwo. Jest tutaj problem, że to są święcenia, biskupie, tak? A nie tylko urząd. Musiałabym się zorientować, jak to wygląda, czy można pozbawić, no właśnie, prawda, że boli? No boli, no kurczę, boli powrót. Znaczy, w zakonach to jest normalne, ale w diecezji nie, w kościele można awansować tylko w górę, no albo wywalić kogoś na stałe. No są to święcenia, tak, a nie tylko urząd biskupi, no ale mam wrażenie, że można kogoś pozbawić wykonywania władzy święceń biskupich, zostawiając go w kapłaństwie, to jakiś prawnik by się przydał, który by nam to rozstrzygnął. No ale taka kara znów zadziała tylko na biskupów czynnych, urzędujących, tak, na emerytów, nie wiem, może zamieszkanie w domu księży emerytów, tak, gdzie tak, żeby nie mogli korzystać z tych przywilejów, które ewentualnie zdobyli wcześniej, tak? Czyli z posiadłości, z wolności, z pieniędzy, może przepadek tego ewentualnego majątku, ale na rzecz ofiar, a nie tak po prostu. Takie, wiecie, tak jak w Monopoly się trafia na kartę, tracisz wszystko, nie? Znów, powrót do szeregu, na tym etapie życia, na którym jesteś, jesteś czynny, wracasz na parafię, jesteś nieczynnym już biskupem, no to masz dom księży emerytów, tak? Dwa pokoiki, codzienna msza święta w domowej kaplicy i to wszystko. To są takie na gorąco pomysły. Chciałam powiedzieć, że jak macie swoje, to podrzućcie, ale widzę, że tu się dzieje. Marcin pisze, że fajne z tymi motylkami, prawda? Masz już wyobraźnię, jak to by mogło wyglądać. Tak. Ale jeżeli macie swoje pomysły, to możecie tutaj je podrzucać, tylko proszę, karę chłosty odrzuciliśmy, tak? To nie chodzi o żadną zemstę, nie chodzi o to, żeby mścić się po prostu na kimś, czy wyżywać, nie? Tylko podrzucić takie pomysły, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście się da znaleźć karę, która byłaby jednocześnie szanująca godność człowieka, ale wychowawcza dla człowieka, a tym, którzy zostali skrzywdzeni, dająca poczucie, że sprawiedliwości stało się zadość. No właśnie, o przypadku majątku już musiałby sąd świecki decydować i to jest ten problem. Kasia pisze, zero przywilejów i brak pogrzebu z honorami. Wiecie, ja cały czas się zastanawiam,
cały czas się zastanawiam, czy naprawdę człowiekowi robi różnicę, jaki ma pogrzeb. Tak szczerze. Ktoś tu jeszcze z ciekawym komentarzem był, Sylwia. Sylwia pisze, że pomóc siostrze Chmielewskiej na pół roku. Ja też o tym myślałam, tylko wiecie, zastanowiłam się, czy w niektórych przypadkach to nie byłoby instrumentalne traktowanie osób chorych czy niepełnosprawnych, a jednocześnie w niektórych przypadkach ukaranie tych niewinnych osób chorych i niepełnosprawnych. Pewnie zależy od człowieka, od sytuacji, od gotowości i tak dalej, i tak dalej. Dobra, idziemy dalej. Słyszeliście już na pewno pojawiające się gdzieniegdzie hasła, na szczęście marginalne, ufam, że marginalne. No czy w sumie ziemniaczki obierać na kapelana gdzieś do sióstr zakonnych? Dobra, zaszczepienie krwią Chrystusa. Słyszeliście te hasła, albo jeszcze gorzej, słyszałam też i takie, kto się zaszczepi, nie będzie zbawiony. Powiem Wam tak, jest mi trochę wstyd. Jest mi wstyd, że po roku pandemii my wciąż musimy o tym mówić. To jest wielki dramat. Rozmawiałam dzisiaj, znaczy dzwonił pan z Polskiego Radia, umawialiśmy się na rozmowę świąteczną, na rozmowę o świadectwie i chwilkę zamieniliśmy parę słów na ten temat. I rzeczywiście coś w tym jest, na co on zwrócił uwagę, że my dajemy bardzo słabe świadectwo rozumnej wiary, skoro wciąż takie głupoty się pojawiają. No właśnie tutaj Ola i siostra Izabela też piszą, nie karać sióstr zakonnych, absolutnie się zgadzam, tak samo jak niepełnosprawnych i to jest ten problem. Jakie dajemy świadectwo, słuchajcie, skoro te głupoty są wciąż powtarzane, tak? Jakie świadectwo przez ten rok dała teologia w Polsce? Co zrobiliśmy, żeby to zatrzymać? Że się pojawiają plakaty, jestem zaszczepiony krwią Chrystusa. Ja też jestem, tak? Jestem ochrzczona, jestem zaszczepiona krwią Chrystusa, ale jestem zaszczepiona również na gruźlicę, na różyczkę, na ospę, na Heine Medina, tak? Na COVID niestety jeszcze nie i wciąż czekam. Co więcej, obawiam się, że to jest straszliwy skandal, słuchajcie, na niektóre z tych chorób byłam zaszczepiona prędzej niż krwią Chrystusa. Byłam zaszczepiona jeszcze przed chrztem. Dramat. Zobaczcie, mamy XXI wiek. Trwa rok już pandemia, a my nadal mylimy w świecie porządki. Wciąż tak naprawdę my, wielu z nas, tak, nie chcę generalizować, traktujemy wiarę jak poganie, to znaczy traktujemy ją jako zbiór obrzędów magicznych. Nadal nie przyjmujemy do wiadomości, że naprawdę największym darem, jaki dał nam Bóg, jest wszyscy razem, chórem, bo powtarzam to 1000 razy, jest rozum, rozum i tylko rozum. Próbuję trafić Wasze komentarze i mi potem uciekają. Izabela ma rację. Ja się będę upierać, że to właśnie, to znaczy rozum, jest tym sposobem, przez który Bóg najdoskonalej okazuje miłość człowiekowi. On daje nam rozum, a my dzięki rozumowi możemy odkrywać coraz to nowe rzeczy dla ludzkiego dobra, dla swojego i dla całej ludzkości. A my nie. My chcemy czary mary, nie? Wmawiamy sobie, że jesteśmy tak strasznie blisko Boga, a tak naprawdę to ciężko Go obrażamy, bo odrzucamy Jego największy dar. Znacie ten słynny dowcip, ja już się wstydzę go powtarzać. To jest ta historia o tym, jak facet w czasie powodzi siedział na dachu, trzy łodzie po niego przypływały, a on mówił, że nie, on nie wsiądzi, bo Pan Bóg obiecał, że go uratuje, nie? A Pan Bóg potem w niebie mu powiedział, że te łodzie to on przysyłał. To jest dokładnie to samo, słuchajcie, to jest wystawianie Pana Boga na próbę. Już, to jest najzwyklejszy w świecie zabobon, ubrany w szatkę bardzo głębokiej pobożności, nie? Wierzę, że nie ze złej woli, naprawdę wierzę.
On po prostu wynika z takiego totalnego niezrozumienia natury Boga, który jest stwórcą. Bo zobaczcie, jeżeli Bóg stworzył wszystko, to stworzył również prawa biologii. On jest ich panem. Po co miałby je łamać? Gdyby łamał prawa natury, którą stworzył, tak naprawdę byłby jej wrogiem, tak? To jest takie myślenie, że natura, świat stworzony, jest jakąś równoległą, równorzędną wobec Boga siłą, z którą Bóg nieustannie walczy, nie? I albo zwycięży biologia, albo krew Chrystusa. To taki dualizm nie jest chrześcijański, po prostu nie. Bóg dał nam prawa biologii, dał nam zdolność ich poznania i dał nam możliwość wykorzystania tych praw dla naszego dobra i już. Religia jest dla mądrych, a jak ktoś jest głupi i jak chce być głupi, nie powinien do tego używać religii, nie powinien religią swojej głupoty zasłaniać. To są słowa księdza Józefa Tischnera, które nigdy chyba, słuchajcie, niestety nie były tak aktualne. Marcin, owszem, to jest jakby kolejny temat, nie? Że Bogu się zdarza łamać prawa natury, ale to są sytuacje nadzwyczajne, a nie sytuacje zwyczajne. One są zawsze po coś, one są jakimś objawieniem Jego mocy, ale jeżeli my zaczniemy liczyć tylko na Jego cuda, a nie wykorzystywać rozumu, no to będzie tragedia. No dobra, Szymon, może przesadzam, że największym, ale ja akurat ten dar bardzo, bardzo lubię. Wiecie, ja wiem, że to się powtarza ta argumentacja, nie? Że w ciągu pandemii umierają też ludzie chorzy na inne choroby, bo przez COVID nie mogą się dostać do lekarzy i tak dalej, i tak dalej. Tylko wiecie, ja osobiście nie mogę zrobić nic. Nie mogę zrobić nic, żeby ludzi, których kocham, uchronić przed śmiercią na przykład na nowotwór, tak? Nie mogę nikogo, kogo kocham, uchronić przed pęknięciem tętniaka. Ja nawet nie jestem w stanie nikogo, kogo kocham, uchronić przed tym, że wracając do domu wjedzie w drzewo, tak? Ale przed zachorowaniem na COVID to ja mogę go uchronić. Nie całkowicie, ale dołożyć jedną cegiełkę do tej ochrony, tak? Mogę zrobić coś, co uratuje mu życie. Człowiekowi, którego kocham i człowiekowi, którego ja nie znam, ale ty go kochasz. I ja mogę uchronić przed śmiercią twojego męża, twoją żonę, twoją matkę, twojego brata i dlatego noszę maskę i dla niego. Dla ocalenia tego człowieka, którego ty kochasz, ja przyjmę tę szczepionkę, tak? A jeżeli się zdarzy, że będę w tym miliprocencie, przez który umrę, to będzie śmierć w imię miłości bliźniego, słuchajcie. I co, i powiesz mi teraz, że kto się zaszczepi, nie będzie zbawiony? Siostra Małgorzata Chmielewska napisała trochę w tym samym duchu. Mnie się marzyło, że w Wielkim Poście będziemy zachęcani do wyrzeczenia w imię miłości, do noszenia maseczki, chociaż niewygodna i w ogóle to bzdura, bo wirusa nie ma, do zrezygnowania z niepotrzebnych spotkań, do zrezygnowania z osobistego udziału we mszy świętej, o zgrozo i ofiarowaniu tej rezygnacji w intencji zakończenia pandemii, ale nie rezygnacji z modlitwy, czytania Pisma Świętego, znalezienia transmisji mszy w internecie, uczynków miłosierdzia i jałmużny. Tak, wyrzeczenie się tego, co dawało nam poczucie bezpieczeństwa, wyrzuca nas na drogę w nieznane ku głębi. No i tak dalej, i tak dalej. Mnie się marzyło, że będziemy zachęcani do solidarności, do zatroszczenia się o najsłabszych, do tych, którym jest najtrudniej, do zaniechania walki z wrogiem, obojętnie kto dla mnie nim jest w obliczu tragedii. Sorry, nie słyszałam z ust wielu pasterzy, ale z pewnością mam niedosłuch. Siostra Małgorzata Chmielewska z właściwym sobie wdziękiem, jak ja ją lubię. Choć wiem o takich, którzy mają ręce urobione po łokcie.
znalezienie dobra nie między sobą, po prostu róbmy to sami, nie czekając na zachęty, wyzwania, nie patrząc na to, co robią inni. Powiem Wam, że bliskie jest mi to myślenie, Agata też widzę je podziela, o tej filozofii potraktowania ograniczeń jako chrześcijańskiej ascezy. I mówiłam o tym już rok temu w poprzednim Wielkim Poście. I to jest wciąż mówienie niszowe. Swoją drogą taką dygresję trochę na temat, a trochę nie na temat. Oglądałam wczoraj gdzieś na YouTubie film, taką opowieść pewnego Japończyka. To był filmik o tym, co nieprzyjemnego spotkało go w Polsce. Z wyobrażoną mężem Polki, ale no po prostu to był taki film o tym, co było nieprzyjemne. I opowiadał o sytuacji, kiedy musiał skorzystać z toalety gdzieś albo w centrum Warszawy, albo w okolicach dworca, tak, w okolicach dworca centralnego. I mówił o tym, że spotkał w tej toalecie mężczyznę, który zachowywał się bardzo dziwnie, który próbował z nim wejść do kabiny, który, kiedy on odszedł od tej kabiny do pisuaru, zaczął do tego jego pisuaru się przysuwać, zaglądać mu, on ostatecznie z tej toalety uciekł, ale powiedział jedno takie, kilka zdań, które mnie mocno uderzyły, wiecie. Mówi tak, był tam obok mężczyzna, który chyba wyczuł sytuację, bo cały czas się przyglądał, ale w żaden sposób mi nie pomógł. Tak jakby udawał, że go to nie dotyczy, że nic nie musi mówić ani robić. Wtedy naprawdę się zastanawiałem. Wiem, że nie wszyscy Polacy są tacy, ale dlaczego ten człowiek nie chciał mi pomóc? Dlaczego udawał, że to nie jest jego sprawa? Nawet nie wiedziałem, na kogo powinienem być bardziej zły. Dlaczego on nic nie robi? Dlaczego on mi nie pomaga? Nie znam języka, nie mogłem poprosić o pomoc pracownika dworca. Nie umiałem powiedzieć, proszę mi pomóc, bo tam jest dziwny człowiek. I wiecie, powiem Wam, że ta opowieść gdzieś mnie tak mocno strzeliła i że weszła mi na sumienie. I obawiam się, że ta historyjka mówi o nas więcej, niż nawet ten chłopak z Japonii sobie uświadamia. Dlaczego ten człowiek widział i udawał, że to nie jest jego sprawa? Zobaczcie, dla człowieka z innej kultury było oczywiste, że jeśli ktoś widzi dziwną sytuację i czyjeś niebezpieczeństwo albo niepewność, no to reaguje, to jest jego sprawa. A dla nas rzeczywiście jest jakieś naturalne, żeby no, nie reagować. On sobie jakoś poradzi, no może jak go pobiją, to coś powiem. Dla nas gdzieś naturalne jest nie widzieć, nie wiedzieć. I to jest trochę takie słabe. Dobra, króciutko słuchajcie. O doklejonych ławkach na mszy świętej, bo przysyłaliście mi film. Napatrzyłam się w necie. Naczytałam się w necie komentarze na temat tego filmu. Tam chodzi o transmisję mszy świętej z Nowego Sącza. Okazało się, i to rzeczywiście wyraźnie widać na nagraniu, że kamera jest skierowana na ołtarz, a bok, czyli ławki, są po prostu doklejone, nieruchome itd., itd. Komentarze pojawiały się bardzo różne w internecie o tym, że to było na pewno po to, żeby ukryć to, że w kościele było więcej osób niż powinno być, taka ładna manipulacja, że to robienie z ludzi idiotów i tak dalej, i tak dalej. Kochani, nie wiemy, jak było naprawdę. Ksiądz proboszcz z parafii po pierwsze tłumaczy, że to było spowodowane remontem, że chodziło po prostu o to, żeby nie było widać zasłoniętych foliami ławek. Jest to jakieś logiczne tłumaczenie. Co ważniejsze, tam nie jest tylko tłumaczenie się, tam pada wyraźny przepraszam. Więc myślę, że nie ma co tutaj rozkręcać jakiejś wielkiej afery na ten temat. Tyle polskich ploteczek. Wędrujemy nieco na południowy zachód, do Wiednia. Kardynał Christoph Schönborn powtórzył swoją krytykę tego stanowiska Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, o której Wam opowiadałam, o tym, że Kościół nie ma mocy błogosławienia par tej samej płci. Arcybiskup mówi, nie byłem ani szczęśliwy, ani z powodu czasu i ogłoszenia, ani w sposobie komunikacji. To powiedział w wywiadzie. Powiedział też, że podziela troskę
która stoi za tym stanowiskiem kongregacji, że trzeba docenić sakramentalne małżeństwo między kobietą a mężczyzną, ale też mówi o tym, że tam był w stanowisku kongregacji taki wyraźny błąd komunikacyjny, że ono zostało źle zaprezentowane. Poza tym mówi, że jako wieloletni członek Kongregacji Nauki Wiary, on by chciał, żeby ten bardzo delikatny temat był jednak omówiony na Radzie Kardynałów. Mówię o tym, że wiele osób tej samej płci, par tej samej płci, poczuło się urażone tymi wypowiedziami. Mówię o tym, że Kościół powinien być zawsze mater et magistra, to znaczy matką i nauczycielem, nauczycielką, ale najpierw przychodzi matka. Stwierdził, że rozumie osoby tej samej płci, które się kochają i które zadają sobie pytanie, czy ta matka nie ma dla mnie błogosławieństwa. Tu możemy dyskutować, powiem Wam, że dla mnie jest uderzające jedno zdanie. Powinniśmy mniej mówić o seksualności, a więcej o miłości, więcej o udanych związkach, a mniej o tym, czego wolno, a co nie wolno. Wiecie, w całej tej sprawie trzeba wiedzieć, o kim mówimy, tak? Znaczy, kim jest kardynał Schönborn. To nie jest po prostu jeden z setki i tam iluś kardynałów, to jest ważny autor pracujący przy katechizmie Kościoła katolickiego w swoim czasie. Oczywiście, że to mu nie daje absolutnie jakiegoś mandatu nieomylności na wieki wieków, amen, tak? No bo nie daje. Ale no nie można po prostu zignorować jego głosu i powiedzieć, że nie wiem, wymyślam, staruszkowi się wszystko chrzani, tak? Nie, ten człowiek zna teologię, zna ortodoksję, rozumie Kościół, więc warto by było przynajmniej usłyszeć jego argumentację, może głębszą niż jest podawana w wywiadach, bo można się spierać o to, czy obowiązuje tutaj w tej kwestii zasada Roma locuta causa finita. Czy o tym orzeczeniu Watykanu jeszcze można dyskutować? Czy kardynałowie, bo tam też kardynałowie niemieccy się odzywają, robią coś bardzo niebezpiecznego? Gdyby chodziło tutaj o kwestię udzielania sakramentów, nie miałabym wątpliwości, tak? Powiedziałabym tak, Roma locuta causa finita, żebym się wypowiedział, sprawa jest zakończona. Ale jeżeli chodzi o błogosławieństwo, to myślę, że ta dyskusja jednak może się jeszcze toczyć dalej. Niezależnie od tego, czy ona się zakończy i czy się zakończy za naszego życia i czym się zakończy, to myślę, że będziemy to mogli jeszcze dalej obserwować i przysłuchiwać się, jakie argumenty będą padały z obu stron, tak? Bo to jest ważne. Dobra, łyk. Krzysztof podrzuca jeszcze kawałki informacji do życiorysu kardynała Schönborna. Słuchajcie, postanowiłam Wam też opowiedzieć chwilę, rzadko to robię, bo się nie znam, o muzyce. Bo w KAI natknęłam się na wiadomość, która wygląda jak jedna z wielu w Katolickiej Agencji Informacyjnej, to znaczy od misjonarz prowadzi kolejną akcję, zbiera pieniądze na instrumenty dla dzieci. Ale wczytałam się i okazało się, że to nie jest zwykły misjonarz, tylko to jest werbista, ksiądz Piotr Nawrot, który dokonał rzeczy ogromnej, to znaczy uratował stare indiańskie manuskrypty, przywracając światu, słuchajcie, muzykę tak zwanego indiańskiego baroku. Kiedy jezuici ewangelizowali Amerykę Południową, ważnym narzędziem tej ewangelizacji była właśnie muzyka. I oni tę muzykę tam ze sobą zabrali. Okazuje się, że kiedy jezuitów już tam nie było, ta muzyka nadal w tych społecznościach żyła i przetrwała. Co więcej, ludzie mają też niesamowity do tej muzyki talent. I ta muzyka na powrót była odkrywana w XX wieku, często po prostu w jakichś rękopisach, w zapisach nut, podczas renowacji kościołów tych starych jezuickich, kościołów Indian w Boliwii czy w Paragwaju. I teraz ksiądz Piotr Nawrot, on jest z Poznania, jest muzykologiem, świetnie od dzieciństwa już wykształconym muzycznie i jako misjonarz trafił do Ameryki Południowej i tam odkrył masę tych manuskryptów. Dawid podrzuca, że był jego studentem. I on sam opowiada o tym, jak te manuskrypty odkrył. Mówi, najbardziej interesujące było to, co spotkało mnie w prowincji Moxos, może źle to czytam. W wiosce ciągle był chór.
Była orkiestra w wiosce, słuchajcie. Na instrumentach grali i śpiewali starcy. Nawet jak nie było księdza, to w niedzielę przychodzili i śpiewali msze po łacinie. Albo nieszpory, albo pieśni z ich tradycji w ich językach. Oni tego strzegli. Spisywali to z pokolenia na pokolenie przez setki lat. Tylko w dżungli Boliwii barok znał swój początek i nigdy nie wyszedł z użycia. Indianie w Moxos, którzy strzegli zapisów nutowych, zażądali mojego egzaminu. Oni go, słuchajcie, przepytali. Pytali go o prawdy wiary, pytali go o tradycję, pytali go, co chce zrobić z tym manuskryptem. To trwało 3 godziny, a może i więcej. I mówi, na koniec dali mi lekcje muzykologii, filozofii i wiary, jakiej nie otrzymałem ani na uniwersytecie, ani w seminarium. Powiedzieli, jakie to szczęście, że przyjeżdżasz, bo gdyby to zaginęło, gdyby się spaliło, gdyby ktoś ukradł, to wszyscy byśmy zginęli. I mówi, że to nie jest tylko rytm, melodia i harmonia, ale to jest po prostu tożsamość tych ludzi. I mówi, że w prowincji Chiquitos poznał Indian, którzy pielęgnowali swój manuskrypt z pokolenia na pokolenie, słuchajcie, przez 300 lat. I oni mówili, że to jest dla nich dokument nawrócenia, poznania Chrystusa, który zbawia. Rozumiecie? To się stało przez muzykę tam. Ten dokument towarzyszył najważniejszym wydarzeniom życia tej wspólnoty, tak, ślubom, pogrzebom. I mówi ksiądz Piotr, muzyka tych Indian, dla tych Indian jest tym, czym dla nas różaniec albo komunia. I zrozumienie tego było dla mnie przełomem. I mówię całkiem poważnie, przy spotkaniu z Panem, jak on mnie zapyta, co ja w życiu zrobiłem, to ja mu pokażę ten manuskrypt i powiem, zobacz, co z niego zrobiłem. Ten manuskrypt służył jako instrument używany przez misjonarzy, żeby nawrócić Indian. Tysiące istnień ludzkich, interpretując i słuchając tej muzyki, doświadczało Boga. I tej muzyce groziło zaginięcie. Już w dużej części wymarła. A ja pomogłem jej, żeby wróciła na scenę, wróciła do liturgii, żeby z martwych wstała. To ci zrobiłem. Mówi, że kiedy ten manuskrypt pierwszy otrzymał w 1991 roku, to było jakieś 5,5 tysiąca stron. Dzisiaj ma 13 tysięcy stron muzyki pochodzącej tylko z misji, że są tam zbiory w ogóle jeszcze nieprzebadane, cała kolekcja muzyki chorałowej. To jest od 1560 roku do XIX wieku. Niesamowita sprawa. Ja wam podrzucę, słuchajcie, link z festiwalu. To jest link z festiwalu, wam wrzucam. Rozumiecie, wieś, Boliwia, Ameryka Południowa i amatorzy, którzy grają na instrumentach. Przetrwajcie ten moment strojenia i zobaczcie, co jest dalej. To jest po prostu genialne. I podrzucę wam też drugi link, tylko muszę napisać, co to jest. Film o księdzu Piotrze. Dobra, poszło. Też warto tego filmu, ten film sobie obejrzeć, posłuchać, są genialne rzeczy. Jeżeli ktoś, słuchajcie, jeszcze nie dopełnił jałmużny wielkopostej, bo nie przyszło do głowy, bo nie pomyślał, bo nie było okazji, to ja naprawdę zupełnie bezinteresownie polecam to miejsce. Jest to dosyć trudno znaleźć na zrzutce, ale już wam też podrzucę, dobra, piszę zrzutka. Jak chcecie pomóc, to z tej zrzutki mają być kupione instrumenty dla dzieciaków, opłaceni nauczyciele, ale też struny, kalafonia, to wszystko, co się zużywa, myślę, że warto. 21:59, ok, czyli zdążymy. Słuchajcie, w związku z tym, że 1 kwietnia będzie Wielki Czwartek, że w Wielki Czwartek nie będziemy się widzieć, że Wielki Czwartek to nie jest pora na żarty, to ja bym chciała dzisiaj wrócić, tak? Link do pomocnika zamiast do festiwalu? Nie bardzo możliwe. Kurczę, no źle skopiowałam. Potem wam podrzucę na profilu, dobrze? Albo wpiszcie sobie, dobra, znajdę, przepraszam, źle wpisałam.
ale teraz w biegu nie znajdę niczego więcej. Dobra, idziemy do 1 kwietnia. Ja bym chciała dzisiaj wrócić do postaci, do której się czasem odwołujemy, to znaczy do postaci Kpinomira i wyjaśnić, o co w ogóle, słuchajcie, z tym Kpinomirem chodziło, dobra? Trochę abstrahując już od tego, gdzie on się tam pojawił. 1 kwietnia, słuchajcie, 2016 roku w Rzeczpospolitej ukazała się rozmowa z historykiem Filipem Steel, zatytułowana Zapiski Kpinomira, życie erotyczne Mieszka I. Rzeczpospolita, 1 kwietnia 2016 roku. Data wprawdzie mogła budzić wątpliwości. No ale w końcu nie wszystko, co się ukazuje 1 kwietnia, jest żartem, nie? Sceptyka powinno zastanowić jednak to, że autorem tej rozmowy i jednocześnie rozmówcą był Philip Steele. To się raczej nie zdarza, no ale okej. Steele jest amerykańskim historykiem. Od 1992 do 2003 roku wykładał na Uniwersytecie Warszawskim. Napisał, słuchajcie, arcyciekawą książkę, którą uwielbiam, Nawrócenie i Chrzest Mieszka. Do tej książki obiecuję, że wrócimy w kwietniu przy okazji rocznicy Chrztu Polski, bo są tutaj tezy, które u nas nie są popularne. Autor w każdym razie jest wiarygodny, a w wywiadzie, słuchajcie, prawdziwe sensacje. Usiądźcie, jak ja nie lubię, jak mi się ciepło robi z tymi włosami. W wywiadzie prawdziwe sensacje, usiądźcie wygodnie. Prasa donosi, że niedawno odkryto kronikę z czasów Mieszka I, pisze dziennikarz. Obejmuje ona nawet lata, gdy był jeszcze poganinem. Pan jest jednym z niewielu uczonych, którzy przeczytali ten tekst. Czy to prawda, że zawiera on opisy intymnego życia Mieszka z 7 żonami? Oj, zaczynamy od spoilera, śmieje się Philip Steele. No tak, nieco dowiadujemy się o erotycznej sferze życia pierwszego historycznego władcy Polski. Ale najpierw warto omówić, czym jest nowe odkrycie. I tu się uwiarygadniamy, nie? To nie jest kronika, ale żywot. Tytuł po łacinie brzmi Vitam Sconis, czyli żywot Mieszka. Autorem tekstu jest ksiądz, który przybył w orszaku do Brawy do Wielkopolski. No prawdopodobne, nie? W roku 965, gdy miała poślubić Mieszka I, nazywał się on wtedy Kpinomir i służył do Brawie jako jej spowiednik. No i ksiądz Kpinomir pozostał w gnieźnie około 12 lat, do śmierci Dobrawy, a potem wrócił do Pragi. No więc pytamy dalej o to. Kpinomir przybył do Gniezna, gdy Mieszko był poganinem. No i co w związku z tym wiemy o tym mieszkowym haremie? No i czytamy, że czeski duchowny Kpinomir potwierdza relację Gala Anonima, że Mieszko miał 7 żon. Precyzuje, że były to najpiękniejsze białogłowy z najważniejszych grodów. Mieszko nie żądał bowiem córki pana grodu, no bo nie musiała grzeszyć urodą, nie? Ale tej najpiękniejszej młodej damy w grodzie zawsze. Uroda, nieurodzenie, jak podaje Kpinomir, była najważniejsza dla niego. Otrzymał po jednej żonie z Poznania Kalisza, Giecza, Grzybowa i Kruszwicy. No i dalej Philip Steele mówi, znamy nawet ich imiona. Całusława, Biustyna, Błogomina, Udowita i Pieściwoja. Natomiast z Gniezna Mieszko dostał 2 bliźniaczki, Rębichę i Pępichę. Mnie by się zapaliła lampka alarmowa jednak. Dominika też zauważa, że Kpinomir brzmi bardzo wiarygodnie. No ale ponoć pół redakcji Rzeczpospolitej się nabrało na ten tekst. Dlaczego akurat miał 7 żon? Inny słowiański władca miał 12. Tutaj jest coś dziwnego, bo on mówi, racja, ale wśród Polan obowiązywała zasada numerantus clausus. Numerus clausus jest maksymalnie 7. No w każdym razie Kpinomir nam wyjaśnia, że władca Polski ubierał swoje żony w miękkie futra z soboli i królików, mieszkał z nimi w dużej chacie, że żony nosiły biżuterię z bursztynu i srebrne kaptorgi, no i że na temat Dobrawy szeptały do Mieszka łyżka dziegciu, beczkę miodu zepsuje. Po prostu były zazdrosne. Jakie szczegóły dotyczące zazdrości Dobrawy Kpinomir przekazał?
I znów się uwiarygadniamy, słuchajcie, to jest naprawdę sprytnie napisane. Kilka lat przed chrztem Mieszka I, w roku 966, Ibrahim ibn Jakub, zawsze się zająknę przy tym, Ibrahim ibn Jakub pisał, że Słowianie uwielbiali banie, że tam się myli i odprężali. Słowianie mają domki z drewna, o których mówią istby. Zatykają szpary w nich czymś, co nazywają mech, budują piec z kamienia w jednym rogu i gdy piec się rozgrzeje do rozpalonego, leją wodę na niego i podnoszą się kłęby pary. Płyną z nich strugi potu. I powiem Wam, że to akurat jest prawda. To znaczy Ibrahim ibn Jakub rzeczywiście podróżował, pisał. Bardzo możliwe, że był szpiegiem, ale rzeczywiście mamy z jego relacji wiadomości o tym, co się działo w państwie Mieszka i krótko przed Mieszkiem. No ale dalszy ciąg już jest inny. W każdym razie, gdy Dobrawa szukała męża wszędzie w grodzie, nigdzie go nie było. W końcu usłyszała odgłosy z bani, jakieś chichoty, plaskania. Tam więc poszła sprawdzić. Tu autor żywota dyskretnie pisze, mówi Filip Stil, że złapała Mieszka ze swoją siódemką in bania in flagranti. A jednak Mieszko zrzekł się tych rząd, no i oczywiście Filip Stil mówi, że Kpinomir mówi, że Mieszko chciał uczynić Dobrawą pierwszą wśród równych, ale ona odrzuciła tę ofertę, ostatecznie on się poddał, no a że była najpiękniejsza z nich wszystkich, to uwierzył Mieszkowi obietnicę, że Bóg chrześcijański go pobłogosławi i że światłość niebiańska nawiedzi Królestwo Polskie. W tym wywiadzie jest jeszcze więcej fajnych historii, między innymi o tym, co Mieszko wówczas jadł i tak dalej, i tak dalej. Kpinomir oczywiście nigdy nie istniał. Nie zmienia to faktu, że wszedł do historii. W 2017 roku w łódzkich studiach teologicznych ukazał się artykuł naukowy zatytułowany Chrzest Polski. Jego autorem był arcybiskup Marek Jędraszewski. Tekst był opracowaniem wykładu, jaki arcybiskup wygłosił w październiku 2016 roku w siedzibie Biblioteki Polskiej w Paryżu. Taka jest adnotacja przy artykule. No i w tym artykule czytamy, właśnie poprzez rodzinę zaczyna się prawdziwa rewolucja obyczajowa, znajdująca swój fundament w chrześcijaństwie. Była to rewolucja, której na sobie doświadczył także sam Mieszko I. Przed przyjęciem chrztu był bowiem zmuszony oddalić 7 żon, które dotychczas posiadał. Według Kpinomira, spowiednika Dobrawy, który w kronice zatytułowanej Vita Mesconis, żywot Mieszka, przekazał nam nawet ich imiona. Mieszko I podjął decyzję o ich oddaleniu na skutek zabiegów swojej nowej czeskiej małżonki. Powiem Wam, że w sumie to tu mnie najbardziej bawi to, że mamy tezę, że przez rodzinę zaczyna się prawdziwa rewolucja obyczajowa, no i potem jak fakt na jakiś pasuje, to go użyjemy, żeby tą tezę utwierdzić. Dodatkowo to, co było tak naprawdę problemem naukowym, było to, że w bibliografii do tego artykułu jedynym dziełem Filipa Stil była książka Nawrócenie i Chrzest Mieszka, w której oczywiście o Kpinomirze nie ma ani słowa, bo to jest jednak poważna rzecz, a nie żart prima aprilisowy. Łódzkie studia teologiczne ukazują się w wersji papierowej, spodziewam się, że ten konkretny numer jest białym krukiem, w internetowej wersji po Kpinomirze oczywiście nie ma już śladu. Mówię, usprawiedliwieniem, że sam Filip Stil mówił potem, kot został nieoddalony, tylko właśnie wrócił. Usprawiedliwieniem jest to, że wtedy rzeczywiście sporo osób się nabrało na ten wywiad i tak jak mówiłam, redakcja Rzeczpospolitej w niektórych miejscach również. Pamiętajcie, źródeł o Piastach jest tak mało, że odkrycie kolejnej kroniki chyba jest już niemożliwe, takiej, o której byśmy w ogóle nie wiedzieli, a jeżeli się to zdarzy, to naprawdę usłyszy o tym cały świat i będzie to wielkie wydarzenie. W każdym razie ta opowieść Filipa Stil bardzo mi się podoba, ja lubię takie poczucie humoru, nawet jeżeli ktoś przy okazji się nabierze, no może niekoniecznie powinien się nabierać w naukowych tekstach, no ale dziennikarz każdy z prawdziwego zdarzenia powie Wam, że informacje to się sprawdza w kilku źródłach, a do tego nawrócenia i chrztu Mieszka, słuchajcie, wrócimy sobie przy okazji gdzieś tam w okolicach 15 kwietnia, dlatego że dla mnie jest fascynujące, że można
patrzeć na motywację chrztu Polski dużo głębiej niż my się nauczyliśmy patrzeć. Philip Steele przekonuje, że tam wcale nie były motywy polityczne, wręcz przeciwnie, że politycznie to mogło być dla Mieszka samobójstwo. I trochę w tych klimatach, słuchajcie, jeszcze jedna ciekawostka, bo wiecie, że ja lubię te czasy, na stronie wczesnesredniowiecze.pl, ale chyba za fokus.pl ukazał się tekst o tym, że naukowcy zrekonstruowali twarz dziadka Dobrawy i przy okazji jego brata też. Przez 2 lata prowadzono badania nad tą rekonstrukcją. To był zespół czesko-brazylijski, który to robił. Trzeba było zeskanować czaszki tych książąt, sfotografować je pod wszystkimi możliwymi kątami, przeanalizować dane. W ogóle niesamowite, że my to potrafimy robić, nie? Takie można sprawdzić grubość tkanek miękkich, jakie tam były, ile tłuszczu, mięśni, skóra pokrywająca kości uwzględnia się przy takiej rekonstrukcji jakby informacje, jakie mamy o ich stanie zdrowia albo o diecie, którą się żywili, bo to też może wpływać na to, jak człowiek wygląda. I na to, że ta wiedza była, znaczy można było tę wiedzę w ogóle zdobyć, po pierwsze dzięki danym historycznym, tak? Na przykład o tym, co pisano o ucztach dawnych, no to wiemy, co jedli, ale też jest nowa technologia. Szczątki tych braci odkryto na zamku na Hradczanach w latach 80., teraz niedawno, 80. XX wieku, no ale że dzisiaj potrafimy to już tak badać, no to wiemy dokładnie, kto i dlaczego to jest. Przy okazji badania DNA pozwalają nam określić, słuchajcie, dla mnie to jest genialne, kolor oczu tych ludzi, jakie oni mieli, kolor włosów, no i to, co jedli też, wizerunki powstały, mieli takie brązowo-rude włosy, mieli niebieskie oczy, na jakim dodano zarost i ubranie, to wyglądają prawie jak bliźnięta, są braćmi i oni są synami pierwszych historycznych władców Czech z dynastii Przemyślidów. Jak ktoś się zna, to tam doczytacie. Obaj zmarli na początku X wieku, kilka lat po sobie. Jeden z nich był właśnie dziadkiem Dobrawy. Oczywiście, nie? Musimy rozumieć, że taka rekonstrukcja no nie daje nam 100% pewności, że ktoś tak wyglądał. Mógł mieć zupełnie inny zarost, zupełnie innej długości, uczesany albo zaniedbany, włosy mógł mieć dłuższe albo mógł mieć krótsze, tego nie sprawdzimy, nie? Jak się czesał. Ale dla mnie fascynujące jest, że można spojrzeć w oczy ludziom, których znamy tylko z czaszki, znalezionej po iluś latach. Jak ktoś chce spojrzeć, to Wam podrzucę linka, ten jest dobry, do wczesnego średniowiecza, chociaż dla mnie i tak, czemuż się nie chcesz skopiować, chociaż dla mnie i tak najbardziej fascynujące jest to, o czym Wam kiedyś opowiadałam, że mamy rekonstrukcję twarzy kobiety z kultury długich domów, czyli jakieś 6000 lat przed Chrystusem, żyjącej w biskupinie. Dobra. To jest chyba wszystko na dzisiaj. Powinnam życzenia złożyć, znaczy chciałam życzenia złożyć, nic sobie nie zapisałam. Wiecie, rozmawiałam i będzie rozmowa w przewodniku katolickim z księdzem Seweryniakiem na temat świata bez zmartwychwstania. I my naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo inny byłby ten świat. Że niezależnie od tego, czy w to wierzymy, czy nie wierzymy, to będąc uczciwymi, musimy przyznać, że to wydarzenie 2000 lat temu w Jerozolimie naprawdę zmieniło świat. Bo gdyby nie było zmartwychwstania, nie byłoby chrześcijaństwa, nie byłoby tej małej grupy, która opowiadała to, co mówiła, inwazja pogańska i tak by była, i tak by była. Kto by starożytne pisma ocalił? No może islam, jeśli islam wyglądałby tak, jak wyglądał. Rozumiecie? Nie da się, jakby cofnięcie tego zegara pokazuje, że wyobraźcie to sobie, tak? Ja aż nie mam słów, żeby to opowiadać, to trzeba by książkę pisać. Świat byłby naprawdę zupełnie inny i to się wszystko stało dzięki temu, że opowiadali o tym, przepraszam, proste chłopy, odciągnięte od łodzi w Galilei i tyle. Żadna wielka intelektualna rewolucja i to tylko znaczy, słuchajcie, że to, co się tam wydarzyło, musiało być prawdziwe, że miało tak potężną siłę zmieniania świata.
Dominik pisze, że islam powstaje trochę w opozycji do chrześcijaństwa. Ja się zastanawiałam, jakby nie chcę tutaj wchodzić w kwestię islamu, bo też no. Ale czy na gruncie czystego judaizmu, bez chrześcijaństwa, islam wyrósłby dokładnie taki, jaki wyrósł? I czy w tym czasie? Trudno powiedzieć. Jakby niewyobrażalne. I pamiętajcie o jednej rzeczy, i tym się z wami chcę podzielić, że naprawdę wszystko, o cokolwiek się dzisiaj spieramy, kogokolwiek krytykujemy, na kogokolwiek się oburzamy, czymkolwiek się w kościele zachwycamy, czy to będzie hierarchia, urząd, liturgia, teologia, to ma sens tylko, jeżeli u początków jest zmartwychwstanie. I tylko to zmartwychwstanie w ogóle nadaje temu jakąkolwiek rację istnienia. Bez zmartwychwstania to były po prostu głupie, niepotrzebne, znaczy w ogóle tego by nie było, tak? Nie tak by wyglądał nasz świat. Nie ma innej racji tego, że my tutaj dzisiaj jesteśmy, jak to, że ten grób był pusty. I spróbujcie o tym tak sobie pomyśleć, Wielkanoc. Niech to będą nasze święta i niech to będą moje życzenia, żebyśmy naprawdę zauważyli wielkość zmartwychwstania i to, jak bardzo ono zmieniło świat, ale też nasze życie. Dzięki wam za obecność dzisiaj. Spotykamy się, przypominam, i to jest ważne, spotykamy się, jeśli się nie wydarzy nic nadzwyczajnego, bo wiecie, że się czasem wydarza, spotykamy się w czwartek, dopiero 8 kwietnia, i spotykamy się już wyłącznie na profilu Reportaż z Wycinków Świata. Kto jeszcze ogląda nas na profilu Przewodnika Katolickiego, oczywiście na Przewodniku zostajemy, tam się nic nie zmienia, tyle że transmisje się będą odbywały już tylko tu. Więc jeśli chcecie je oglądać, to kliknijcie na Reportaż z Wycinków Świata, najlepiej obserwuj, bo wtedy możecie być na bieżąco, YouTube coś tutaj zmienia. Zachęcam też do subskrypcji na YouTubie, do łapek w górę na YouTubie, kto tam jest, zwłaszcza jeżeli tutaj narzekacie na jakość. Nie wiem, ile tu się uzbierało lajków, połowa tego, co jest oglądających, więc jeszcze macie szansę nadrobić. Aha, już wiem, co jeszcze. Przepraszam, bo wiecie, bo spływają do mnie prezenty i to jest w ogóle fantastyczne. Wioleta, bardzo dziękuję, bo ten króliczek, jajko, które tutaj widzicie, świeca, tu jest jeszcze czekolada, karteczki z życzeniami, to jest wszystko od was i bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i powtórzę po raz 75 albo 120, bo dzisiaj mamy 120 program. Bez waszej obecności nie byłoby mnie tutaj i bez waszej obecności nie byłoby tego programu, a gdyby nie wasza chęć słuchania tego, co mówię, to ja bym nie mogła mówić tego, co mówię. Dzięki za to, że jesteście. Widzimy się 8 kwietnia i życzę wam naprawdę dobrych świętych świąt Wielkiej Nocy. Przeżyjcie tę Paschę naprawdę dobrze. Niech to będzie święto przejścia, takiego przejścia w ten duchowy wymiar. Wszystkiego dobrego, kochani. Do zobaczenia 8 kwietnia. To był Przewodnik 24, Reportaż z Wycinków Świata. Monika Białkowska, Przewodnik Katolicki. Do zobaczenia.